I teraz będziemy przechodzić do naszego tematu. Temat jest znany. Temat się tyczy nominacji i wyboru sług w zgromadzeniu. Będziemy się oczywiście podpierać wersetami Pisma Świętego. Ważną rzeczą jest to, co zostało tydzień temu przez nas skonsumowane, a chodzi o wykład brata Michała Łotysza na temat praw zgromadzeń. Był to ważny temat. Myślę, że każdy z braci, słuchając tego wykładu, zauważył, że z samych wypowiedzi brata Michała i komentarzy jego było tam niewiele, 10-15% może. A tak to były same cytaty z myśli brata Russella i z brata Johnsona. I to daje nam piękny fundament i taką podstawę do tego, ażeby te myśli, które dzisiaj będziemy poruszać, aby one miały swoje wsparcie i ta budowa w naszych umysłach i sercach w zrozumieniu tego tematu była jak najbardziej właściwa. A powinno być właściwa i jest to dla nas bardzo ważną rzeczą, gdyż pomiędzy różnymi ważnymi rzeczami, które nas rozwijają, budują i udoskonalają, jest również zdrowa sytuacja w zgromadzeniu. Czyli jeżeli jest zdrowa sytuacja w zgromadzeniu, jest zdrowy rozwój, zdrowe budowanie naszych umysłów i serc, charakterów przede wszystkim, tak? Bo te serca są najważniejsze, ale również rozwijając naszą głowę, tak? Rozwijając wszelkie zdolności, które pozwalają nam tą prawdę zrozumieć i wprowadzić w życie, bo wtedy to ma po prostu sens. Jeżeli ją zrozumiemy i nasz umysł ją ogarnie, to niezbędną i podstawową rzeczą, czyli kolejnym krokiem, jest wprowadzenie tę prawdę w życie. Czyli postępować nie według litery, ale według ducha prawdy. I po tym króciutkim wstępie przejdziemy do naszego tematu. I tak jak powiedziałem, temat naszego wykładu to nominacja i wybór sług w zgromadzeniu. Od razu powiem, że wszystkich wersetów, które odnoszą się do tego tematu, nie bylibyśmy w stanie przytoczyć, bo to byłby sam wykład tylko oparty na wersetach. I wtedy to by było jakby trzymanie się litery tych nauk, które jest podane. Mi bardziej zależało, żeby tutaj uchwycić ducha, który przekazuje nam te myśli i pokazuje, w jaki sposób należy w sposób zdrowy, właściwy, zgodny z wolą pańską podchodzić do tego wszystkiego, co w bardzo precyzyjny sposób podaje Pismo Święte. I tak jak powiedziałem, odniesiemy się według mojego zrozumienia do najbardziej fundamentalnych myśli, które odnoszą się do tej sytuacji, pokazując, jakimi powinny być to osoby, które są wybierane. I teraz bez względu na to, czy to są starsi w zgromadzeniu, czy to są diakoni, diakonicy, czy osoby, które inne stanowiska w każdym czy w tym zgromadzeniu będą sprawować, w momencie, kiedy zostały do nich wskazane, a później wybrane. Bo jest to bardzo zdrowa sytuacja i budująca dla wszystkich członków każdego zgromadzenia. Więc, drodzy braterstwo, odniesiemy się teraz do tych wersetów. I pierwszym z taką grupy tych wersetów to jest list do Tytusa, pierwszy rozdział, werset od 6 do 9. Pierwszy Tytusa, pierwszy rozdział od 6 do 9. I myśli, które tam są podane, na razie sobie tylko odczytamy. Jeżeli będzie czas, to później do nich wrócimy i zrobimy krótki komentarz. Takich, którzy są nienaganieni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo knombrności. Biskup bowiem jako władarz Boży powinien być nienaganiony, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielić napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się sprzeciwiają. I teraz drugi zestaw wersetów. Pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 1 do 13. Od razu powiem, że tu są dwie grupy wersetów. Jedne odnoszą się do sług powszechnych, czyli w naszym przypadku do braci starszych, ale również do diakonów, którzy tą służbę pomocniczą czynią i są bardzo potrzebni dla każdego
dla każdej społeczności. I odczytamy sobie te wersety. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganiony, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry, nauczyciel, nie poddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganieni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Jak oni, niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swymi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Jak na pewno bratysto zauważyli, większość tych warunków, które są do spełnienia dla braci starszych, jak również dla diakonów, czy dla sióstr, które również mogą być diakonicami, ale również są żonami mężów, które w ten sposób będą powołani. Te standardy są bardzo wysokie i w zdecydowanej większości się pokrywają. Co ma pokazywać, że Bóg jest w tych sprawach bardzo jednoznaczny i pewne wartości są po prostu niezmienne i jakby tym absolutnym minimum powinny być poddane. I tak jak powiedziałem, do tych myśli na koniec jeszcze troszeczkę wrócimy, żeby kilka słów omówić, natomiast przejdziemy do naszego tematu, który jakby w sposób bardziej duchowy ma nam naświetlić, jak ta sytuacja powinna wyglądać, jakie zrozumienie pomiędzy członkami ludu Bożego zgromadzonymi w zborach, w społecznościach powinno być widoczne. Wybór sług w zgromadzeniu ludu Bożego jest, drodzy braterstwo, fundamentalną sprawą dla zdrowia duchowego i dla optymalnego rozwoju członków, których głową i Panem zawsze jest Jezus Chrystus. Priorytetową sprawą jest jedność ludu Bożego w poszczególnych zborach, czy też w społecznościach, w których istnieją. Bo niekoniecznie to muszą być zbory, mogą to być społeczności, w których się spotykają, w których się zgromadzają. Wiemy, że taka sytuacja ma miejsce. I ta sytuacja ma być fundamentem zdrowej sytuacji, w której poszczególne jednostki mają staranie i troskę o wspólne dobro ludu Bożego w bliższej zborowej, czy też dalszej międzyzborowej społeczności. Chociażby takie, jak my mamy możliwość od czasu do czasu się spotykać na różnych spotkaniach pozazborowych i budowanie tej braterskiej społeczności tam jest również bardzo ważne. W wieku Ewangelii, drodzy braterstwo, tą jedność stanowił Kościół powszechny ze swoją głową Chrystusem. I chociaż Kościół powszechny na całym świecie był tylko jeden, stanowił liczbę 144 tysiące i jak już wiemy jest skompletowany i swoją działalność razem ze swoją głową wykonuje, to jednak nazwy tej używano w bardziej ścisłym znaczeniu, a mianowicie nazywając każdą odrębną społeczność, każde zgromadzenie wiernych stanowiące pewną całość. Więc każdy oddzielny kościół, zbór czy zgromadzenie powinno uważać tylko i wyłącznie Chrystusa jako swoją głowę. I te myśli potwierdza nam chociażby Efezów 5, rozdział werset 23.
bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Oraz list do Kolosan, 1:18, również nam o tym mówi. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Widzimy, że ta sytuacja, która odnosiła się do Kościoła pierworodnego, również odnosi się do zborów, również odnosi się do społeczności ludu Bożego i nie ma sytuacji, w której głową danej społeczności czy zboru mógłby być ktoś inny, jak tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Zadamy sobie teraz pytanie, co stanowi zgromadzenie? I tutaj z pomocą nam przyjdzie Ewangelia Mateusza, 18:20, który mówi tak. Ewangelia Mateusza, 18:20. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jeżeli dwóch, drodzy braterstwo, albo trzech zbierze się w imię Pańskie, stanowią oni zgromadzenie, o czym mówi powyższy wykład, czyli stanowią zbór i w tym szerszym znaczeniu Kościół Boży. Zgromadzenie musi uznawać wolę głowy względem wszystkich swoich spraw, jeżeli oczekuje ono licznych błogosławieństw i pełnej akceptacji ze strony Pana. Dobrze by było, drodzy braterstwo, posiadać jedność ze wszystkimi zgromadzeniami tej samej kosztownej wiary, wystawionej naszym Panu Jezusie Chrystusie, jak i wartości okupowej śmierci Zbawiciela, jak również boskie, niezmienne obietnice, które zostały wystawione przede wszystkim Kościołowi, ale również całemu ludowi Bożemu. Taka jedność między ludem Bożym byłaby zdrowym krwioobiegiem rozprowadzającym tlen i pokarm po duchowym organizmie ludu Bożego, którym są odpowiednio jedność wiary w zbawienną moc naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz duch prawdy wypływający ze Słowa Bożego. Są to jakby dwa podstawowe elementy, które umożliwiają społeczności ludu Bożego właściwy rozwój. Fundament, ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa i duch prawdy płynący ze Słowa Bożego, rozwijający nasze umysły, a zwłaszcza nasze serce. Zgromadzenie wierne Bogu, badające charaktery Jego sług, rozpoznające ich po owocach, którymi się On posługuje, dających się Jemu poprowadzić i pouczyć. Czyli takie osoby powinny być pokorne, gorliwe, mające dobre świadectwo i jasne wyrozumienie ducha biblijnej prawdy, oparte na skomplikowanych i oczyszczonych i uzupełniających się wzajemnie prawdach parauzyjno-epifanicznych. Mówimy skomplikowane z tego względu, że nie są one dostępne dla wszystkich. Bóg musi pobłogosławić taki umysł i serce i otworzyć go na tą prawdę do tych jednostek, które Bóg zauważa, że ich serce są przygotowane. Ale jeszcze o tym chwilkę powiemy później. Którzy dają niezbite dowody, drodzy braterstwo, wpływu i mocy Ducha Świętego, z którego to faktu możemy się spodziewać, że będą oni sługami, jakich potrzebuje całe zgromadzenie i będą ubiegać się o udział w przekazywaniu tych właśnie błogosławieństw wynikających z tego Ducha Prawdy. Ducha Bożego, który znajduje się w tejże prawdzie. Jakie zostały obiecane i udzielił i zostały udzielone przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powstał w ten sposób fundament, bo jest on niezbędny. Jest właściwą przestrzenią, drodzy braterstwo, dla istnienia ładu i porządku panującego w domu Bożym, jakim jest zbór Pański. Bez względu na to, jakim jest zgromadzenie, czy jest to zgromadzenie małe, średnie, czy też duże, powinno w nim panować boskie usposobienie, czyli boski porządek. Innej sytuacji sobie po prostu nie wyobrażamy. Przez wyraz porządek nie mamy rozumieć zniewolenia lub narzucenia przestrzegania formalizmu czy praktykowania legalizmu, bo to nasze ludzkie, ziemskie charaktery by chciały jakby wprowadzić, tak, związane jest to z tym, że jesteśmy upadłymi ludźmi i tego typu tendencje są jakby naturalnym naszym udziałem, ale powinniśmy z tym walczyć i pilnować, aby tego formalizmu i legalizmu w zgromadzeniu ludu Bożego nie było. Porządek działający skutecznie i zadowalająco jest taki, którego działalność jest
spokojną, pełną miłości i empatii, nie narzucającą się w oczy sztywnymi zasadami i sztywnymi regułami postępowania. Porządek działający w oparciu o strach i trwogę względem drugiego brata lub siostry jest czystym terroryzmem i posiada ducha szatańskiego, a tego należy się wystrzegać. Taka postawa musi być dla nas obca, odrzucona i potępiona z pełną mocą Ducha Pańskiego. Nawet jeżeli zgromadzenie jest małe, składa się z kilku osób, tak jak my, tutaj w tym miejscu, to tak samo powinno zwracać uwagę się i kierować swoje myśli ku Bogu, jak duże zgromadzenie. Te same reguły powinny panować, nie powinno być tutaj absolutnie żadnej różnicy. Aby upewniać się, jaka jest wola Boga, a tym bardziej naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową każdej takiej społeczności i który z ich członków może być nominowany i wybrany jako starszy lub diakon, jako posiadający znajomość ducha prawdy i największe zalety wymagane przez Boga. A tymi zaletami muszą być podstawowe rzeczy. Zrozumienie prawdy, nie takie, jak on uważa, że powinien je zrozumieć, ale oparte na Słowie Bożym. Jak również największe zalety oparte o zdolność nauczania, wzorowe postępowanie, moralne życie, wreszcie umiejętność przestrzegania porządku wzajemnego, aby nie dochodziło do różnego rodzaju ścierania się, czy to w okolicznościach domowych, czy to w okolicznościach zborowych. Czyli ten duch pański jakby ma przybijać w usposobieniu takich osób, które są nominowane do tego, aby stać się bratem starszym, diakonem, czy wykonywać inną służbę. Jeżeli zgromadzenie przez cały czas będzie miało przed oczyma ducha prawdy i ducha Bożego, wynik ich tych głosowań wyrażających się w wyborze sług powinien zawsze być uważany, że jest to wolą Bożą, że był to wyrok i wybór Boży, a nie ludzki zgromadzenia z tego punktu widzenia. Obrani za takich powinni być duchowo zrównoważeni i postawą być najodpowiedniejsi. I tu, co jest najważniejsze, w pokorze uważając drugich za wyższych nad siebie. Jest to czasami ciężka sprawa do wykonania, ale zobaczmy, co o tym mówi Pismo Święte. W liście do Filipian, 2 rozdział, a werset 3, możemy przeczytać tak. List do Filipian, 2 rozdział, werset 3. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych nad siebie. Oraz 1 list Piotra, 5 rozdział, werset 5, czyli 1 Piotra 5:5. Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. W szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Drodzy braterstwo, uważanie wszystkich za wyższych nad siebie jest rzeczywiście trudną rzeczą, bo tak jak już wspomnieliśmy, jesteśmy niedoskonali i mamy ludzkie tendencje w tym kierunku. Ale tak przez chwilę zastanówmy się, jeżeli każdy z nas w zgromadzeniu społeczności będzie patrzył na wszystkich braci i sióstr z tego punktu widzenia, odwracając tą sytuację, żeby ją jak najlepiej zrozumieć, i każdy z nas będzie myślał o sobie w ten sposób w swoim sercu. Ja jestem najniższym, najpokorniejszym, najbardziej potrzebującym wsparcia, budowania, rozwoju od całej społeczności, i postrzegam wszystkich, nawet najbardziej skromnych braci w tym zborze, jako kogoś, kto ma więcej zalet, więcej zdolności, Pan go więcej błogosławi. I każda jednostka tego zboru z tego niskiego punktu widzenia spojrzy na wszystkich. Pojawia się sytuacja ta, w którą Pan zobrazował wieczorniku, gdy uczniom umył nogi. Druga istota po Bogu, która już nie za niedługi czas miała stać się boską istotą, pokazała, że żeby te relacje były właściwie odpowiednie, żeby błogosławieństwo Boże było, umył swoim uczniom nogi. I gdy oni zrozumieli tą sytuację, która została tam wytworzona, my, rozumiejąc ją również w taki sposób, widzimy, że jeżeli tak będziemy postępować,
to warunki Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa już mogą być obecne w naszych zgromadzeniach i w naszej społeczności. A jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ten duch pokory będzie w nas był. A jeżeli ten duch pokory będzie w nas się znajdował, to również nasze wybory i nasze decyzje będą wyborami nie naszymi, nie prywatnymi, ale wyborami Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dosyć prosty mechanizm, który ciężko wprowadzić, ale jeżeli będziemy o niego walczyć, jeżeli będziemy starać się, ażeby on funkcjonował, to wtedy błogosławieństwo społeczności będzie oczywiste. Przestrzegać należy, aby wybory takie były poprzedzone właściwą rozwagą i modlitwą, wymagającą odpowiedniego czasu, który powinien być udzielony zgromadzeniu. Mówiąc krótko, powinien być dany albo tydzień, albo dwa tygodnie czasu przed wyborami na zastanowienie się, czy osoby, które zostały nominowane, nadają się na to i aby w modlitwie do Pana i przy Jego opatrzności otrzymać jakby informację zwrotną, że taka jednostka, taka osoba powinna być wybrana albo nie powinna być wybrana ze względu na jakieś tam warunki, które się temu sprzeciwiają. Również zgromadzenie powinno wiedzieć i przestrzegać tego, ażeby ci, którzy biorą udział w tym głosowaniu, były osobami poświęconymi. I nie chodzi tutaj o przyjęcie symbolu chrztu, ale które potrafią wyrazić swój stan serca, że w swoim sercu poświęcili się Panu i że to poświęcenie w nich jest żywe. Bo wiadomo, że symbol chrztu pokazuje to, co się wydarzyło w sercu. Ale czasami są takie sytuacje, że to poświęcenie, pomimo że zostało pokazane, ono w jakiś sposób się nie realizuje, czyli zostaje wycofane, co jest bardzo złą rzeczą. Albo po prostu ta osoba poświęciła się w sercu, ale jeszcze nie zdążyła tego okazać przez symbol chrztu. Więc to wyrażenie swojego stanowiska serca, że w sercu jestem poświęcony i że w tym momencie z czystym sumieniem przed Bogiem mogę brać udział w takim głosowaniu, jest właśnie tym fundamentem, jeżeli chodzi o to, kto może brać udział w takim głosowaniu i wybory wtedy będą przez Pana błogosławione. I tutaj w tej sytuacji tych wyborów pojawia się sytuacja, w jaki sposób powinni być powoływani starsi i w jaki sposób powinni być powoływani inni, którzy w tym momencie w tych wyborach będą brali udział. I ta zasada również, jak już żeśmy na początku powiedzieli, ona ma swoje reguły, swoje niezmienne warunki, którymi się trzeba poddać. I tutaj najważniejszą rzeczą jest sam fakt głosowania, jak on powinien przebiegać i jak to powinno być przez zgromadzenie uwidocznione. I oczywiście znowu posilimy się wersetem Pisma Świętego. Zajrzymy do Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, werset 23. 14 rozdział, werset 23. Mówi nam tak. A gdy przez podniesienie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, pośród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Również przejdźmy do Dziejów Apostolskich, które podobne myśli nam tutaj podaje. 20 rozdział, 28 werset, Dzieje Apostolskie. Czyli można powiedzieć, ta sama księga, tylko z 14 do 20 wersetu, rozdziału przechodzimy. I werset 28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. I również, drodzy braterstwo, w Izajaszu, 40 rozdział, werset 11, mamy pokazaną sytuację naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy w Królestwie naszego Pana będzie On swoją pasterską działalność w stosunku do klasy restytucyjnej prowadził, ale nie o tym będziemy mówić. Mówiąc kilka słów na temat tego wersetu. Ważną rzeczą jest tutaj, jaką postawę nasz Pan przyjmuje. W jaki sposób ten pasterz powinien swoje stanowisko pasterskie realizować w stosunku do gromadzenia, w jakim duchu, tak? Jakie usposobienie on powinien mieć. I zobaczmy, jak o naszym Panu jest to powiedziane. Izajasz 40, rozdział, werset 11. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta, a na swoim łonie będzie je nosił, a kotny będzie prowadził ostrożnie.
to nawet to ostatnie stwierdzenie, że będzie prowadził ostrożnie, czyli postępowanie pasterza w stosunku do tych jednostek, które są poddane temu pasterzowi, on musi swoją służbę realizować bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie i z wielką miłością i empatią. Tak możemy widzieć tutaj kilka punktów, że owce będzie nosił na swoich rękach. Jest to już naprawdę wielkie błogosławieństwo dla każdej osoby, która przez takiego pasterza jest prowadzona. Te, które są troszeczkę mniej bardziej osłabione i mają w swoich charakterach czy swoich usposobieniach dużo więcej do zrealizowania, to będzie nosił na swoim łonie, będzie je kładł na swoim łonie. Natomiast kotne, czyli te, które się rozwijają, które są jakby w najbardziej delikatnej sytuacji, które mają dużo problemów z tym, ażeby wybrać właściwą drogę, czy się poświęcić, czy nie, żeby swoją drogę okazać właściwą, to powiedział, że nie będzie ich poganiał, tak? Możemy tak takimi słowami powiedzieć, że będzie ich prowadził ostrożnie, czyli nie będzie używał jakiegokolwiek nacisku, siły, czy wywierał presji, ażeby te kotne poruszały się, nie wiem, czy szybciej, czy w tym kierunku, którym on będzie uważał. Będzie pokazywał po prostu przez różnego rodzaju wskazania, przez różnego rodzaju okoliczności, błogosławieństwa, opatrzności, wsparcia i tak dalej. Będzie ta delikatność w naszym Panu Jezusie Chrystusie jak najbardziej właściwa. Oczywiście postawa pasterza jest również taka, że jak jest zagrożenie, czyli te symboliczne wilki przychodzą, to i pasterz musi agresywnie zareagować. Ale mówimy tylko w stosunku do tych, o tej sytuacji, którzy są poddani pasterzowi jako temu, który ich ma nauczać, ma uczyć postępowania. Mają być prowadzeni, a tym samym mają się rozbijać pod jego opatrznościową ręką. I tutaj na chwilkę jeszcze, drodzy braterstwo, wrócimy do tych dwóch wersetów wcześniejszych. W Dziejach Apostolskim w 14 rozdziale mamy napisane taką rzecz, że byli wybrani przez podniesienie rąk, że byli wyznaczeni w każdym zborze. Natomiast w 20 wersecie mamy podane, że to Duch Święty postanowił ich biskupami. Którzy zostały wybrani poprzez podniesienie ręki, a tutaj, że ten wybór został dokonany przez Ducha Świętego. To jest dokładnie jedno i to samo. Bo jeżeli w każdej jednostce zborowej, która bierze udział w wyborach, jeżeli jest poświęcona i Duch Pański w nim mieszka, to jeżeli on podnosi rękę, to nie podnosi to z własnej woli. Tą mocą, która powoduje, że się głosi, podnosi rękę za lub przeciw, jest ten Duch Boży i zdolność rozpoznania, która jednostka zasługuje na wybór, a która jednostka na taki wybór jeszcze nie zasługuje. Także tutaj nie ma żadnego błędu. Apostoł w tym względzie nie pomylił się i czy przez podniesienie ręki, czy przez Ducha Bożego ten wybór dokładnie w ten sam sposób powinien być postrzegany. Sposób, w jaki te słowa powyższe zostały użyte wraz z licznymi odwoływaniami się do starszych, dowodzi niezmienną zasadę, która, drodzy braterstwo, funkcjonowała w Kościele pierwotnym. Wyraz starszy pokazany w powyższym wersecie obejmuje biskupów, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli i proroków, którzy w publicznych wykładach Słowa Bożego mają brać udział i do nich zostali predestynowani. I to, że mówimy, że mają prawo do ogłoszenia wykładów publicznych, nie oznacza to, że mają prawo wychodzić na ulicy, na rynki, na stragany, gdziekolwiek znajdą się ludzie w sposób publiczny, to słowo głosić. Tą publiczność, o tym głoszeniu publicznym chodzi po prostu o to, że mają oni przyjmować do zgromadzenia w sposób oficjalny. Nie tak jak nieraz to się zdarza, że w prywatny sposób rozmawiamy sobie na temat Słowa Bożego w jakiejś tam mniejszej czy większej grupce, tak, spotykając się w takiej czy innej okolicznościach, jak to się mówi przy symbolicznej kawie, ale właśnie, że w sposób publiczny, czyli do zgromadzenia, w sposób oficjalny mają prawo to Słowo Boże głosić. I rozumiejąc tą sytuację, musimy się, drodzy braterstwo, zastanowić nad ważniejszą rzeczą, która została tutaj poruszona. A tą ważniejszą rzeczą jest dowiedzieć, co znaczy słowo postanowienie. Jest tam ukryty grecki wyraz kiretoneo, który znaczy wybór przez podniesienie ręki. Ogólnie rozpowszechniony dzisiaj sposób głosowania. Najczęściej możemy go zauważyć.
Oczywiście poza wyborami takimi, jak żeśmy mieli przed chwilą, czyli wybory do parlamentu, do Sejmu, do Senatu, czy teraz do wybory prezydenta, gdzie stoi urna i się rzuca kartki, to poza takim sposobem głosowania najbardziej rozpowszechnionym jest sposób głosowania przez podniesienie ręki. A to dlatego, drodzy braterstwo, przez podniesienie ręki jest najbardziej pospolitym głosowaniem, gdyż wszyscy ci, którzy biorą w tym głosowaniu udział, jakby chcieli, ażeby te głosowania były z podniesioną przyłbicą, jak to się nieraz mówi. Czyli żeby każdy miał odwagę wyrazić swój głos i nie wstydzić się, że podejmuje decyzję, która być może w jakichś tam okolicznościach będzie nieprzyjemna dla kogoś. Tak? A jeżeli chodzi o zgromadzenia, to chodzi po prostu o to, żeby w tym naszym głosowaniu była okazana nasza transparentność. W tym wszystkim, co robimy, żeby to nie było, że robimy przed braćmi, przed siostrami, ale przed Panem. Że podniesienie ręki jakby pokazywało: Panie, ja nie mam nic do ukrycia. I to, co ja zrozumiałem z Ducha Pańskiego, z tej prawdy, która została mi pokazana w stosunku do takiej czy innej jednostki, ja to czynię oficjalnie. Nie ma tutaj jakikolwiek sposób dwuznaczności. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że głosowanie w inny sposób Zgromadzenia Ludu Bożego mogłoby nieść w sobie jakieś tam nadużycia i jakieś nieprawidłowości, czy nawet zło, co wiadomo jest niedopuszczalną sytuacją, i wyzbywając się tych okoliczności staramy się, ażeby postępować tak, jak Pan to zalecił, czyli poprzez podniesienie rąk, co apostołowie czynili i my do tej pory staramy się naśladować. Przypuśćmy, że ktoś, drodzy braterstwo, naznaczyłby starszych w sposób ukryty, to też przed chwilą żeśmy powiedzieli, protekcyjny czy po uznaniu, którzy nie posiadaliby tego ducha prawdy, co pozostałe zgromadzenie, które go wybiera. I tutaj możemy zadać pytanie, czy taka wybrana jednostka w sposób nie do końca uczciwy miałaby taki wpływ na zgromadzenie, aby w tym zgromadzeniu był pokój, ażeby w tym zgromadzeniu był porządek, ażeby to zgromadzenie się rozwijało? Oczywiście możemy powiedzieć zdecydowanie, że taka jednostka wybrana w taki nie do końca właściwy, odpowiedni sposób nie sprowadziłaby na zgromadzenie nic dobrego, nic poczciwego, nic, co by było związane z błogosławieństwem, natomiast dużo zła, dużo doświadczeń, dużo prób byłoby udziałem całej społeczności, co oczywiście powinniśmy unikać ze wszelką siłą. Dlatego starszy też, drodzy braterstwo, nie ma żadnej wadzy, skoro ustanawiałby sam siebie na ten urząd. Jeżeli sam siebie by powoływał lub otrzymywał je po znajomości, czyli poprzez tak zwaną protekcję lub poprzez uznanie drugich, wybierany w ukryciu, w tajemniczości, w jakikolwiek inny sposób, który nie byłby transparentny i oczywisty, jak żeśmy przed chwilą powiedzieli, przez podniesienie ręki. Czyli takie głosowanie, będąc nieprzejrzyste, generuje wiele prób i doświadczeń dla całego zgromadzenia. Kto nie uznaje zboru jako własności Jezusa Chrystusa, to właśnie to własne zdanie uważa za ważniejsze nad wybór społeczności poświęconej jako całości, dowodzi tym samym, że taki brat, który predestynuje do tego wyboru, nie zasługuje, aby był starszym, ale również taka osoba jest i będzie postrzegana, jeżeli się okaże, że takie czynności prowadził, że będzie on samozwańczym uzurpatorem i powinien być takim postrzeganym, który jest pozbawiony autorytetu nie tylko ze strony zgromadzenia społeczności, ale przede wszystkim ze strony jego głowy, czyli naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta sytuacja powinna być tutaj jak najbardziej przejrzysta i zrozumiała przez zgromadzenie. Pokora i uznanie jedności zgromadzenia jako ludu Bożego są niezbędnymi i wymaganymi zaletami od starszych przy pełnieniu ich obowiązków. Również nikt z braci nie powinien, o ile jest wybrany, przyjmować na siebie publicznych obowiązków takich jak przedstawiciele zboru do spraw interesowych, księgarza, skarbnika czy kresztarza, nawet gdyby uważał sam siebie za takiego, który spełniając te wszystkie warunki wykonałby to jak najlepiej. Jeżeli nie ma zgody na to zboru, jeżeli do takich stanowisk nie został powołany, to jeżeli sam siebie uważa, że spełniłby to najlepiej, nie powinien takiej służby podejmować i nie powinien robić cokolwiek, aby wywierać presję na zgromadzenie, żeby do takiej służby został powołany. Jest to niewłaściwa postawa. Z
Sposób powoływania starszych we wszystkich zborach powinien polegać na ogólnym wyborze przez podniesienie ręki przy głosowaniu, bez prywatnego zaangażowania poszczególnych jednostek, co w każdej okoliczności będzie wyrażeniem woli pańskiej, nie własnej. Takiego wyboru zalecanego przez Pismo Święte każdy nominowany powinien oczekiwać, gdyż ma do tego tak zwany mandat. I zanim zacznie pełnić takie stanowisko, powinien poddać się tej procedurze i z pokorą czekać na wynik. Tego rodzaju wybór wzmacnia stanowisko starszego i przypomina zgromadzeniu o jego obowiązkach i odpowiedzialności za sam wybór, za zgromadzenie, który powinien odbywać się w imieniu i Duchu Bożym, wyrażać wybór i wolę Bożą na każdym kroku, na którą już wskazaliśmy powyżej. Jeżeli ktokolwiek w zgromadzeniu jest wybrany przez zgromadzenie, powinien, na ile mu zdolności pozwolą, na ile zrozumienie mu pozwoli, ażeby postępować według tych zasad, które są zapisane w Piśmie Świętym i tylko i wyłącznie nimi się kierować i być przez nie prowadzony. Własne cele, własne ambicje nie powinny mieć tutaj żadnego miejsca. Ten biblijny porządek obowiązuje członków zgromadzenia w celu uwagi na wszystkie słowa i na wszystkie uczynki starszych jako tych, którzy mają się stać sługami danego zboru, jak również jego przedstawicielami. I tutaj, drodzy braterstwo, stwierdzimy taką rzecz, że Pismo Święte sprzeciwia się powszechnie utartemu przekazowi, który jest w nominalnym chrześcijaństwie, no ale również nie tylko, ale przede wszystkim w nominalnym chrześcijaństwie, jakoby starsi w pełni rządzili swoim, w cudzysłowie oczywiście, zgromadzeniem. Przeciwnie, to zgromadzenie rządzi swoimi starszymi, a oni są jemu bezwarunkowo poddani, czyli są poddani woli Bożej. W tym momencie należy tak to rozumieć. Oraz kładą kres takiemu sposobowi wyrażania się o zgromadzeniu, jak teraz przeczytamy. To są moi wierni, oni są mi poddani. Takie są tendencje wielu tych, którzy są pasterzami w różnych społecznościach, mówiący, że to są moi wierni, którzy tu przychodzą i oni są mi poddani. Natomiast z punktu Bożego, z punktu naszego Pana Jezusa Chrystusa, właściwe jest oczekiwanie takiego stwierdzenia. To jest lud Pana, któremu i którym pokornie służy. To jest właściwa postawa, która w sposób właściwy jest wypowiadana, okazywana i która we właściwy sposób jest przez zgromadzenie przyjmowane. Jest to lud Pana, któremu pokornie służy. Widzimy, że te okoliczności, które tutaj są przedstawiane przez sług pańskich, pokazują, w jaki sposób realizowanie tych wszystkich zobowiązań jest uwarunkowane między zgromadzeniem a starszymi, między tymi, którzy zostali przez to zgromadzenie wybrane. Dlatego utrzymywanie tego statusu powoduje, że rozwój, błogosławieństwo, opatrzność pańska w takim zgromadzeniu jest na odpowiednim poziomie i wszystkie rzeczy, które przychodzą, są przez Pana kierowane i powodują właściwy rozwój i właściwy stan serca wszystkich jednostek. Przejdziemy teraz troszeczkę do rzeczy technicznych. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób te wybory w sposób jakby taki ramowy mają wyglądać i zaczniemy od tego, jaki powinien być czas trwania tych wyborów, na które zgadzamy się i które przeprowadzamy w zgromadzeniu. I od razu musimy powiedzieć, że Pismo Święte jako taki nic nie mówi o tym, jaki powinien być czasookres tych wyborów. Czy zgromadzenie ma w taki czy inny sposób regulować to w stosunku do podanych jakichś sugestii ze Słowa Bożego. Nic takiego nie znajdujemy w Piśmie Świętym. Natomiast wielu z tych, którzy mogliby być uważani za starszych w Boże, są bardzo użytecznymi i oni wysoko oceniają każdą postawę i to jest ważna rzecz, ażeby w stosunku do nich to zauważyć. I jeżeli ich wybór ma być właściwy i odpowiedni, to wtedy oni, jako ci nauczyciele, w ten sposób postępując, okazują swoją postawę, swój rozwój i to wszystko, co jest niezbędne do tego, ażeby zgromadzenie w właściwy sposób się rozwijało.
ale wszystko to musi być regulowane opatrznością ze strony naszego Pana Jezusa Chrystusa i tymi logicznymi rzeczami, które są jakby przed nimi podstawione. Może się, drodzy, braterstwo zdarzyć, że tych, którzy jako odpowiedni zostali powołani do służby w zgromadzeniu, niestety nie do końca wytrzymają tego swojego stanowiska. Jest to możliwe po prostu z powodu różnych prób, doświadczeń czy jakiegoś niedostrzegania słabości w swoim charakterze. Te jednostki w trakcie takiej nominacji swojej służby mogą stracić te swoje przymioty, które sprawiły, że zostały wybrane, albo ci, którzy byli wybierani jako ci, którzy są słabsi, w trakcie swojej służby rozwinęli swój charakter, swoje zdolności i pokazują, że mogą w dalszym ciągu taką służbę sprawować. Oczywiście wszystko zależy od serca, wszystko zależy od stanu serca, od tego, co się wewnątrz znajduje i jaka jest relacja między daną osobą a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego, drodzy braterstwo, czasu okres ważności wyborów powinien być płynny i zależeć od okoliczności sytuacji, której podlegają same wybory. I przykładowym czasem właściwym na pełnienie obowiązków mógłby być, co jest przyjęte najbardziej w szeroki sposób między ludem Bożym, czyli wybór na rok czasu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbór zadecydował, że taki wybór ma być na pół roku albo ma być na kwartał. Rok sugerowany może zależeć od samego kandydata, na którego jest głosowany i który został wybrany w sposób odpowiedni do jego kwalifikacji. Natomiast wybór kogoś na kwartał nie musi być żadną ujmą ani pogorszeniem jakby jego relacji w stosunku do zgromadzenia, że może jest postrzegany niżej. Ale może wynika to z czystej sytuacji praktycznej, że ktoś po prostu jeszcze nie rozwinął się w taki sposób, ażeby mu w sposób świadomy udzielić tej służby na rok czasu i niezbędnym jest, aby sprawdzić, czy on w okresie kwartału tą swoją służbę w sposób właściwy realizuje. Decyzja w tym względzie, drodzy braterstwo, należy do zgromadzenia i jest dowolną w zależności od potrzeb zboru i okoliczności, które na nie wpływają, a które, jak już żeśmy powyżej powiedzieli, są sytuacjami jakby na bieżąco przez zgromadzenie korygowane, bo każde zgromadzenie jest Panią w swojej sytuacji i tutaj żadnych innych okoliczności nie może być miejsca. Czy coś wpływa, drodzy braterstwo, na liczbę tych starszych w danym zgromadzeniu? Liczba starszych nie jest przez Pismo Święte również uregulowana, lecz zależy od wzrostu i liczby zgromadzenia. To, co żeśmy powyżej mówili, że są duże zgromadzenia, średnie i małe. I w zależności od liczebności takiego zgromadzenia jest odpowiednia liczba braci, którzy mogliby być na nie kwalifikowani. I w dużych zgromadzeniach jest większa liczba braci, którzy na to stanowisko się kwalifikują, a w mniejszym mniejsza liczba tych braci. W kwalifikacji kandydata nie powinno się jedynie ograniczać do tego, że kandydat stwierdza, że ma wiarę w Boga i w Jezusa i jest pełen oddania dla społeczności. Dla społeczności zborowej, czy jakiejkolwiek innej, w której się znajduje. Pomimo tego, że takie stwierdzenie jest bardzo ważne i podstawowe, prawda? Bo to musi być jakby motywacją każdej jednostki, że ma wiarę w Boga, ma w Jezusa i że jest pełen oddania dla społeczności, której później będzie służył. Ale powinien co więcej duchem prawdy, jak i czynem, czyli tymi owocami, o których żeśmy powyżej mówili, dać nieomylne dowody o swojej wierze i kwalifikacji na to stanowisko. Oraz zupełnym poświęceniu się swojego serca na dłuższy okres czasu przed takimi wyborami, zanim dojdzie do sytuacji, że zostanie podany jako kandydat i w tym momencie wybrany na starszego. Zgromadzenie powinno być za tym, ażeby wszyscy ci, którzy kandydują i będą wybierani na sług zboru, byli odpowiedni i mieli odpowiednie kwalifikacje i zdolności, które są w tym względzie niezbędne. I jeżeli takich kandydatów zbór znajdzie, to wtedy z całą odpowiedzialnością może oddać w ich ręce tą służbę i tą działalność, do jakiej zostali powołani. Bo żaden starszy nie może wykraczać poza te ramy ich powołania i zgłoszenia jako kandydata na dane stanowisko. I dlatego ta sytuacja musi być ściśle regulowana. Ona musi być pod kierownictwem państwa, opatrznością
i każdy wewnętrznie, jak również zbór, powinien tego pilnować, ażeby każda jednostka wybrana takiego wyboru i stanowiska się trzymała. Jeżeli odznaczają się prawdziwą gorliwością i pokorą do tego stopnia, że swoje prywatne sprawy, drodzy braterstwo, potrafiliby odsunąć na drugi plan. Wiadomo, że chodzi tutaj o rozsądne podejście pod tym względem, bo każdy ma inne warunki, czy w domu, czy w pracy, ale jeżeli potrafiłby i byłaby taka możliwość, ażeby odsunąć swoje prywatne sprawy na drugi plan, a na pierwszym miejscu byłaby służba w zgromadzeniu i dobro, które miałoby z tego wynikać, wtedy na pewno dla takiej jednostki znajdzie się służba w zborze i będzie ona tą wartością, która wskaże na jego kwalifikację. Tak? Jeżeli te pewne sytuacje, okoliczności zewnętrzne będą mogły być podporządkowane sytuacji zborowej, wtedy taka jednostka jakby dawała już ten pierwszy niezbyty dowód na to, że kwalifikuje się, ażeby być wybranym na sługę w zborze lokalnym. Tak więc każde zgromadzenie, drodzy braterstwo, powinno być czymś w rodzaju szkoły duchowej, w której by nauczyciele nabywali zdolności do służby i poświęcenia na rzecz ludu Bożego. Czyli byli gotowi do wzajemnej edukacji, bo społeczność ludu Bożego w zborach nie polega na tym, że jest grupa nauczycieli i grupa uczni i ten podział jest niezmienny. Wszyscy w zgromadzeniu są nauczycielami i wszyscy w zgromadzeniu są uczniami. Jeżeli brat, który stoi za estradą, mówi wykład czy prowadzi badanie, jest w tym momencie nauczycielem, ale jeżeli on usiądzie w ławce na krześle i przyjdzie drugi brat i stanie za tą estradą, ten brat się staje nauczycielem, który przed chwilą był uczniem, a brat, który uczył, w tym momencie jest uczniem. I te relacje są bardzo zdrowe i powinny one być przestrzegane w społecznościach zborowych. I zachowywanie tego, jeszcze raz podkreślam, stanowi zdrową tkankę pomiędzy ludem Bożym. I dlatego ta wzajemna edukacja jest tak niezbędna i tak potrzebna, ażeby poziom rozwoju zboru był w miarę równomierny. Wiadomo, że każdy ma inne zdolności, każdy ma inny umysł. Wiele rzeczy trzeba dodatkowo tłumaczyć, wiele rzeczy trzeba w sposób cierpliwy przedstawiać, ażeby to, co inni zrozumieli w krótkim okresie czasu, czy w sposób prosty, ażeby inne osoby również miały do tej prawdy dostęp. Ale takie warunki wspólnego nauczenia powinny być jak najbardziej zachowane. Natomiast, drodzy braterstwo, starszy, który by przejawiał zazdrość, pychę czy pogardę względem innych lub usiłował im rzucać kłody pod nogi w ich służbie, powinien być uważany jako niegodny, aby nadal pozostawał starszym, czy ponownie być na niego wybrany. Jak również żaden niekompetentny czy nowicjusz nie powinien być wybierany dla samozadowolenia, tak, czyli po prostu dla tego, ażeby czuć się wyższym, żeby tą pychę w sobie rozwijać, aby nie rozwijać w sobie próżności. Są to bardzo niebezpieczne zagrożenia i one powodują, że nawet najsilniejsze jednostki, jeżeli poddadzą się takiemu działaniu, potrafią wprawdzie upaść, a wtedy wiadomo, co się z nimi może stać. Gdyby nie znalazł się nikt zdolny do pełnienia takiej służby, nie posiadałby odpowiednich kwalifikacji, to należy wstrzymać się od wyboru starszych w danym zgromadzeniu. Są to sytuacje wyjątkowe, ale takie okoliczności się zdarzają. Lepiej nie mieć żadnego starszego, niż mieć takich, którzy szkodzą zdrowiu duchowemu zgromadzenia, odprowadzając z pańskich pastwisk na własne, prywatne lub pastwiska innych osób. Jest to bardzo przykra sytuacja, że często się to zdarza, że pastwiska naszego Pana Jezusa Chrystusa są jakby symbolicznie ogradzane drutem kolczastym, i są jednostki, które będąc tymi pasterzami, odprowadzają z tego pastwiska na swoje pastwiska, tak, czyli na swoje zrozumienie Słowa Bożego lub zrozumienie innych osób, które to zrozumienie przyjęli jako swoje własne. I tutaj możemy zobaczyć, jakie jest zagrożenie, o którym mówi Pismo Święte w stosunku do tych złych pasterzy, którzy w taki sposób czynią. A mamy to zapisane w proroctwie Jeremiasza, 23 rozdział. Proroctwo Jeremiasza, 23 rozdział, werset 1, 2, 4. I sobie odczytamy.
Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce moje, mojego pastwiska, mówi Pan. Którzy rozpraszają owce mojego pastwiska. Jest to bardzo wyraźna sugestia, o jakie pastwisko chodzi i o jakiego pasterza. I w drugim wersecie. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za złe wasze uczynki, mówi Pan. I werset czwarty. I ustanowią nad nimi pasterzy, którzy je paść będą i nie będą się już bały, ni trwożyły. I żadna z nich nie zginie, mówi Pan. Tu w tym czwartym wersecie jest pokazane, że ci, którzy odprowadzają owce pańskie z pańskiego pastwiska, że one się boją i są trwożone przez tych pasterzy. I że ci, którzy w ten sposób są odprowadzeni, często giną, tak? Bo Pan mówi, że żadna z nich nie zginie. Jest to wielka odpowiedzialność przed Panem i wydaje mi się, że jednostki, które pozwalają sobie na taką działalność, no, powinny głęboko się zastanowić i zreflektować swoją postawę co do takich czynów. Każdy z wybranych jest odwoływalny, drodzy braterstwo, w dowolnym momencie przez zgromadzenia zboru, który go wybrał po zastosowaniu reguły z Ewangelii Mateusza 18 rozdział. Każdy tą regułę zna, nie będę ją czytał. I to w tych okolicznościach, drodzy braterstwo, gdy jeżeli ktoś zostanie przy użyciu tej reguły odwołany, nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń, nie powinien mieć żadnej pretensji do zgromadzenia, jeżeli w czasie swojej służby, jako brat starszy, czy jako diakon, czy spełniający jakiekolwiek inne posługi w zborze, jeżeli czyni coś złego, coś niewłaściwego i jest niezbędna sytuacja, ażeby tą regułę z Mateusza zastosować i ta reguła zostanie w sposób właściwy przeprowadzenia, to każdy, który został powołany na tą służbę, nawet zwykły członek zboru, może być w ten sposób przeprowadzony w tą regułą, ażeby okazać, że jego postawa i zachowanie jest niewłaściwe i powinien się poddać bez żadnych zastrzeżeń. To, że wszyscy są odwoływani, jest bardzo ważną rzeczą, gdyż stanowiska, tak jak w świecie, przejmowane są niejednokrotnie w takim zakresie, że nie ma mocy, ażeby ich usunąć i czasami tworzy się specjalne ustawy, ażeby można było kogoś nieodpowiedniego, właściwego, zdanego stanowiska ruszyć. Natomiast w społeczności ludu Bożego są już przygotowane mechanizmy, że jeżeli pojawią się takie jednostki, które w jakiś sposób doprowadzą do sytuacji, że ta reguła musi być w stosunku do nich użyta, powinni się je poddać, uważając to jako wyraz Bożej woli w tej sprawie. Społeczność, czyli członkowie zboru, powinni głosować tak, jak według ich sumienia życzyłby sobie sam mistrz. Jakby to on sam podnosił za nas tą rękę. Jeżeli w ten sposób będziemy rozumieć błogosławieństwo w zgromadzeniu, będzie zawsze naszym udziałem, a przecież tego nam najbardziej zależy, nasz rozwój i doskonalenie jest po prostu fundamentalną sprawą, bo po to tu przychodzimy i po to korzystamy z tych wszystkich przywilejów, które nam Pan przed nami rozłożył. Wybory starszych w zgromadzeniu i innych osób na urzędzie sekretarza, skarbnika, księgarza, przedstawiciela na zewnątrz o spraw interesowych mają wybierać i mają prawo wybierać osoby, tak jak w przypadku wyboru na braci starszych i diakonów. Czyli osoby, które są poświęcone i które jako takie mają prawo w sposób właściwy, odpowiednio ocenić tą sytuację, ale również tylko te osoby, drodzy braterzy, które głosowały i które są członkami zboru, mają prawo egzekwować i wyciągać wnioski w stosunku do tych osób, które zostały wybrane i mieć jakiekolwiek zastrzeżenia w stosunku do nich, do ich służby, do ich wywiązywania się z tych wszystkich obowiązków, jakie zgromadzenie na nich nałożyło. Osoby niebędące członkami danej społeczności są całkowicie pozbawione jakiegokolwiek prawa wyborczego i wpływu na jego przebieg oraz ingerencji czy egzekwowania praw danej społeczności i powinni zachować daleko idącą wstrzemięźliwość, wiedząc, że każdy zbór jest panią swoich spraw, pod jej głową i Panem naszym Jezusem Chrystusem, a zgromadzenie indywidualnie lub jako całość powinno pilnować i uniemożliwiać, aby takie sytuacje,
ingerencji lub sugerowania zmian lub wywierania presji miały jakiekolwiek miejsce, bo są one czynami ducha przeciwnika. Często w przeszłości żeśmy się spotykali z takimi okolicznościami, że taka presja zewnętrzna była wywierana i nie wchodząc w szczegóły, możemy ogólnie powiedzieć, że kończyło się to bardzo źle. Jakie procenty, drodzy bratesów, powinny być używane w tym głosowaniu? Kolejną rzeczą są te same wybory, tak, które powinny być oparte i możliwie jakby skonsolidowane w jednomyślności zboru. Wszyscy jesteśmy poświęceni, wszyscy jesteśmy poddani woli naszego Pana Jezusa Chrystusa i widzimy, że to, co Bóg od nas oczekuje, to to, ażebyśmy nasze wybory czynili jednomyślnie. Żebyśmy się kierowali jednym duchem. Ale wiemy, że jesteśmy wszyscy niedoskonali i ta doskonałość przebija się przez nas codziennie, w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. Tak? Apostoł sobie powiedział wyraźnie: czynię nie to, co chcę, ale to, czego nie chcę, to czynię. Czyli w tym momencie to, co nienawidzę, to, co jest przeciwieństwem mojego charakteru, to czynię. I my niestety jesteśmy tacy sami. I dlatego, wiedząc, że jesteśmy niedoskonali, nie potrafimy doskonale używać swojej woli, aby wola Pana była doskonale okazana w naszych wyborach. A po drugie, nasza zdolność postrzegania rzeczywistości i analiza jest w znacznym stopniu ograniczona. Więc z tego powodu słudzy Pańscy sugerują, aby nasze wybory były uwzględniane na poziomie odpowiedniego procentu głosowania. Nie powinna to być zwykła większość, czyli 50 na 50. Także jeżeli 51% to już jest dana osoba wybrana, a jeżeli 49% to jest niewybrana. Ale powinna być ta proporcja o wiele bardziej przesunięta w górę. Czyli powinna ona być zachowana na poziomie mniej więcej 3/4 głosów z danej społeczności. Oznacza to sugestię, że głosujący za muszą przekroczyć liczbę mniej więcej 75-80% głosujących za w stosunku do tych, którzy ewentualnie głosowaliby przeciw za danym kandydatem. Aby dana osoba, w stosunku do której głosowanie jest przeprowadzone, mogła uważać siebie za wybrane przez zgromadzenie. Ale oczywiście zgromadzenie może podjąć inną decyzję co do procentów, które mają obowiązywać w danym głosowaniu. Wiadomo, że to regulują wszystko warunki wewnętrzne, to w jaki sposób zgromadzenie postrzega daną sytuację, w jaki sposób by chciała, żeby ona była uregulowana. Jest to wszystko dowolną sprawą każdego zgromadzenia, ale sugerowane proporcje rzeczywiście jak najbardziej tutaj pokazują rozsądek i roztropność w tej sprawie. Co nie wyklucza, drodzy braterstwo, sytuacji, a wręcz nakłania, aby jednomyślność była zawsze zachowana podczas wyborów, bo to jest sytuacja, którą Pan szczególnie oczekuje po zgromadzeniu. Jednomyślność ludu Bożego jest tym punktem, który Pan jakby uznawał, że ci, którzy głosowali, w 100% potrafią odczytać jego intencje i wolę w stosunku do danych kandydatów. I o tej jednomyślności, drodzy braterstwo, przeczytamy sobie w 3 wersetach. Efezów 4:3 mówi tak: starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. 1 list Piotra 3:8 mówi tak: a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. No i Rzymian 15:6. Abyście jednomyślnie jedni usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Każdy z tych wersetów mówi troszeczkę o innym aspekcie tej jednomyślności. Inny kontekst jest tutaj powołany. Ale czy mamy jednomyślnie wielbić Boga? Czy mamy jednomyślnie postępować sprawiedliwie, uczciwie w stosunku do braci i sióstr? Czy mamy jednomyślnie podejmować decyzje w naszym codziennym życiu, czy decyzje związane ze społecznością zgromadzenia ludu Bożego? Pomimo tych wszystkich różnych aspektów, ta jednomyślność jest przez Boga oczekiwana i pokazana, że ona by była najbardziej właściwa nawet w stosunku do naszych wyborów, co nie jest absolutnie wymagane jako coś, co zgromadzenie musi zachować, tak? Bo wiadomo, że są okoliczności, w których ta jednomyślność jest niemożliwa, ale jest zalecana przez Pismo Święte. Oni mogą być, ci wybrani, mogą być użyci do różnej służby
i powinni, o ile jest to możliwe, mieć te wszystkie zalety i kwalifikacje, którzy posiadają starsi. Są to kwalifikacje z górnej półki, można by tak powiedzieć. One pokazują nam, że ci, którzy zostaną wybrani, mogą tą służbę realizować w sposób właściwy i odpowiedni. Ale to, co jest najważniejsze, każda osoba, która została wybrana, musi okazać, że ma w sobie ducha prawdy, że ma w sobie ducha pańskiego i pomimo różnych upadków, pomimo różnych niedoskonałości, że pragnie i zmierza do tego, ażeby była wola pańska realizowana w jego postępowaniu, w stosunku do zgromadzenia, w stosunku do prawdy i wszystkich zasad, które przed nimi są postawione. Dlatego widzimy, że Pan zezwala na to, ażeby w tych naszych służbach, naszych relacjach w stosunku jeden do drugiego i w tym, co zostało nam przedstawione przez Słowo Boże, abyśmy mogli tą służbę wzajemną realizować jak najlepiej. Ażeby ona okazywała się w tym, co zostało przedstawione w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jaki ten szczególny wzór służby, którą On wykonywał, będąc tutaj na ziemi. Przejdziemy, drodzy braterstwo, do tego momentu, w którym, jak powiedziałem powyżej, w kilku słowach omówimy myśli naszych tych dwóch wersetów przewodnich, które nas tutaj doprowadziły, które pozwalają, abyśmy, zastanawiając się nad wyborami sług zborowych i zastanawiając się nad tym, jakie powinny być kwalifikacje tych sług zborowych, abyśmy przez chwilę się mogli zastanowić, jak to Pismo Święte tutaj wskazuje i opowiada w tych wszystkich naszych szczegółach w stosunku do zalet i kwalifikacji, które oni powinni posiadać. W liście do Tytusa 1:6-9, to co już żeśmy przeczytali powyżej, że biskup powinien być nienaganiony. Brak nagany powinien być z tej strony, że nie powinno się w sposób rzeczywisty, aktualny znaleźć w stosunku do nich żadnego zastrzeżeń. Wiadomo, że nie chodzi tutaj o to, że ktoś, kto jest złośliwy, uprzedzony do danej jednostki, może wymyślić jakieś pomówienia. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby on w sposób rzeczywisty nie dawał argumentów do tego, żeby o nim w sposób niewłaściwy mówić. Jak również powinien być mężem jednej żony. Również chodzi w tej sytuacji, jeżeli stwierdzamy, że ma być mężem jednej żony, żeby w danym momencie nie posiadać więcej jak jedną żonę. Wiadomo, że czasy, w których było pisane Pismo Święte, rozpowszechniane było wielożeństwo. Tak? I tutaj ta informacja jest jakby tutaj kluczową dla nas w zrozumieniu tej sprawy. Mają mieć swoje dzieci wierzące. Wiadomo, że chodzi o tą sytuację, kiedy dzieci są podporządkowane rodzicom, wtedy, kiedy są niepełnoletni. Powinni robić wszystko, ażeby te dzieci utrzymać w wierze do Pana, w wierze do Boga, do zbawienia, do tych wszystkich rzeczy, które mogą dzieciom być przedstawione jako ta wartość, która ma kierować ich wiarę w stosunku do Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musi on umieć władać dziedzictwem Bożym. Tu jest dosyć szerokie pojęcie i widzimy, że to pojęcie szerokie pokazuje nam nie tylko samą wewnętrzną postawę, swój charakter, ale również, aby być odpowiednim szafarzem w stosunku do Słowa Bożego i pokazywać, że to Słowo Boże jest dla niego największą wartością. I jeżeli głosi to Słowo Boże, aby ono mogło to Słowo Boże nie tylko jego samego prowadzić, ale również prowadzić tych, w stosunku do którego jest wypowiadane. I tutaj są ogólne takie stwierdzenia, że nie powinien być nienaganiony, niesamowolny, nieskromny, do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy, niebrudnego zysku. Tu są podawane wszystkie przymioty ludzi, którzy żyją w tym świecie, którzy mają skłonności do tego typu sytuacji. Nie ma potrzeby, żeby precyzyjnie się do tego odnosić, ale widzimy, że każda z tych sytuacji, chociażby niewłaściwy zysk, tak? Czyli ktoś, kto postępuje w taki sposób, żeby w nieuczciwy sposób nabierać majątności. Jest ta sytuacja nie do przyjęcia przez Boga. Chociażby porywczy do gniewu. Wiadomo, że często bracia tłumaczą się, że w pewnych sytuacjach albo okolicznościach muszą okazać ten właściwy gniew. Ale dużo lepszą rzeczą jest, jeżeli tego gniewu po prostu nie ma.
jeżeli on musi być okazany, to okazany w zupełnej ostateczności, a nie na każdej jakiejś tam bliżej pojawiającej się sytuacji. Są to sprawy bardzo delikatne i wrażliwe, wskazujące na te owoce, które ze strony kandydata powinny być tutaj nam przedstawione. Powinien być pobożny, wstrzemięźliwy, wszystkie sprawy regulować właściwie, tak, co dobre, tego się trzymać i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że te wszystkie przykłady, które tutaj zostały przez apostoła wymienione, dają szeroki kontrast pomiędzy tymi, którzy pojawiając się w zgromadzeniu ludu Bożego, przynoszą ten cały bagaż ludzkich niedoskonałości i słabości, a tymi, którzy w procesie rozwoju, udoskonalenia, w poznawaniu prawdy Bożej, tych wszystkich rzeczy się wyzbywają i staje się to dla nich rzeczą już na tyle odsuniętą, na tyle daleką, że nie można brać tego wszystkiego pod uwagę. Oczywiście, gdybyśmy się ściśle trzymali tych wszystkich sytuacji, to jest rzeczą zrozumiałą, że nikogo byśmy nie wybrali. Otrzymając się litery tej sprawy, znajdujemy się w sytuacji, gdzie żadnych sług zgromadzenia nie bylibyśmy w stanie przedstawić i wybrać. Ale boska opatrzność, boskie kierownictwo pokazuje, że jeżeli w naszych pragnieniach, intencjach dążenia dążymy, ażeby te wszystkie rzeczy były dla nas obce, żebyśmy się starali je usunąć i robić wszystko, ażeby te niedoskonałości nie były naszym udziałem w taki sposób, jak to świat postrzega, wtedy możemy śmiało podejmować nasze decyzje i prowadzić je do skutecznego wprowadzenia w życie w zgromadzeniu. Tak samo w liście do Tymoteusza, 3 rozdział 1,13, tak jak dla braci starszych, tak samo dla diakonów czy dla diakonic, które również swoją służbę mogą w ten sposób wykonywać. Te standardy są bardzo podobne i widzimy, że Pan w taki sposób to wszystko ujął, ażeby nie było żadnej dyskusji, ażeby ona nie wprowadzała w tych wszystkich w sytuację trudną. To, co możemy tutaj przeczytać w wersecie 6, jak również i w 8, że nie może to być dopiero co nowotny, bo to akurat odnosi się do tej sytuacji, tak? Bo ktoś nowoty, jak żeśmy powiedzieli, to cały ten bagaż niedoskonałości i ludzkich słabości charakteru przynosi, bo jeżeli on będzie nowotny w tym wszystkim, to mógłby się wbić w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Jest to bardzo mocne stwierdzenie, które jest również potwierdzone w kolejnym 7 wersecie, a powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą. Czyli jak inny przykład mówi, od wszystkich obcych, którymi ma styczność na co dzień. Mogą to być nasi sąsiedzi, to mogą być ludzie z pracy, to mogą być inne osoby, które w taki czy w inny sposób mają z nami kontakt. I te osoby nie są w stanie w stosunku do nas zrobić jakichkolwiek zarzutów. Jeżeli tego wszystkiego nie ma w nas, to mówiąc ogólnie, nie jesteśmy nowotni. Ja już tutaj nie wspominam o wiedzy i zrozumieniu Słowa Bożego i posiadanie Ducha Pańskiego, bo to jest sprawa jakby oczywista. Ale po prostu ktoś, kto ma być pasterzem, ktoś, kto ma zająć takie szczególne stanowisko, nie może być pod tym względem nowotny, czyli mieć cały ten bagaż różnego rodzaju słabości i upadków adamowych, z którymi nie robi porządku, z którymi nie walczy, którymi nie przedstawia swoją sytuację jaką najważniejszą do usunięcia, aby mógł kandydować na takiego czy innego sługę w zgromadzeniu. Są to wszystko sidła szatańskie, są to wszystko sądy szatańskie i wiemy, że to potępienie w bardzo krótkim czasie na taką jednostkę by przyszło. Drodzy braterstwo, w takim ogólny sposób, próbując podsumować te nasze myśli, które są dosyć szerokie i trudno je jakby w ogólny sposób określić, ale pokazują nam warunki sytuacji, w których wybory, a najpierw nominacja, a później wybory powinny być uczynione, że poziom boskiej woli pod tym względem jest priorytetowy i nie może być innej sytuacji, ażeby jakakolwiek inna władza zewnętrzna czy wewnętrzna miałaby brać udział w naszych nominacjach i wyborach. Dlatego wybór sług w zgromadzeniu ma być i jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich tych, którzy pragną naśladować kroki naszego Pana Jezusa Chrystusa i którzy chcą słuchać głowy naszego Pana i rozwijać się pod Jego duchem, pod Jego prawdą. I
którzy starają się, ażeby wyzbywać się różnego rodzaju słabości, niedoskonałości, a żyć w pokorze, żyć w uniżeniu, stawiając zawsze drugich wyższych nad siebie. I to bez względu na to, czy w tak zwanym zgromadzeniu, w danej społeczności są różnice, jeżeli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o kolor skóry, o rasę, o osiągnięty wiek przez taką czy inną jednostkę, czy przez zdolności, które ona posiada, bo to wszystko jest w gestii Pana i On to wszystko reguluje. Te rzeczy nie powinny być brane pod uwagę, bo jeżeli czegoś nam brakuje, ale serce jest właściwe, to Pan wszystkiego nam doda i pobłogosławi, że nasz rozwój i postępowanie w stosunku do zgromadzenia i do Pana będzie przebiegał w sposób właściwy. A trudno się rozwijać, jeżeli nie bierze się w tym udział, jeżeli w tej szkole pańskiej nie bierze się udziału. Pan jest głową zgromadzenia, a członkowie zboru, z boskiego punktu widzenia, są równorzędnymi braćmi i siostrami. I wiary w Jezusa Chrystusa, którą nasz Pan wykazał jako ta najważniejsza, która scala i buduje każde zgromadzenie, ono powinno być fundamentalne w tych okolicznościach i powinno pokazywać, że ta wartość naszego Pana Jezusa Chrystusa w przelanej krwi, która została pokazana wszystkim w momencie ukrzyżowania naszego Pana, i tą wartość życia, którą On zdeponował w ręce Boga, powinna każdą społeczność braterską scalać, budować i powinna ona przynosić Jemu błogosławieństwo. Będąc, drodzy braterstwo, niewolnikami Pana, będąc niewolnikami prawdy i sprawiedliwości, to paradoksalnie wtedy jesteśmy wolni od wszelkich innych rzeczy. Czyli w najwyższym możliwym stopniu jesteśmy uwolnieni od tych wszystkich rzeczy. Tak jak nieraz jednostki wskazują na to, że gdy przyszły do prawdy, do Pana, wyzbyły się alkoholizmu, wyzbyły się innych nałogów, które ich dotykały, że stali się lepszymi ludźmi i tak dalej, można by było tutaj to wymieniać przez dłuższy okres czasu, ale widzimy, że właśnie stając się niewolnikami Pana, stajemy się wolnymi od innych złych, niedoskonałych rzeczy. I będąc poddani dobrowolnie Panu, z własnej nieprzymuszonej woli, jesteśmy uwolnieni od wszystkiego, co znajduje się na świecie. A na świecie panuje tyrania, panuje zniewolenie, panują różnego rodzaju naciski, które ludzie, którzy nie poznali Boga, nie poznali prawdy, niestety są od Niego uzależnieni i znajdują się w bardzo opłakanej sytuacji. A my, poddając się naszemu Panu, stając się dobrowolnymi niewolnikami Pana prawdy i sprawiedliwości, stajemy się uwolnieni od wszelkiego innego rodzaju zniewolenia i tyranii. Na zakończenie, drodzy braterstwo, odczytajmy sobie list do Efezów, 4 rozdział, werset od 11 do 13, który pokazuje nam, w jaki sposób to wszystko prowadzi nas do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak te nasze czyny i działalności, które będziemy prowadzić, prowadzą do tego, że będziemy włączeni w naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego doskonałość, w Jego dobroć, w Jego miłość i prawdę, którą On nam podaje. Od 11 do 13 wersetu. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej doskonałości. Możemy w ten sposób to podkreślić. Pełnia doskonałości Chrystusowej jest naszym celem i naszym udziałem, gdyż tylko i wyłącznie w taki sposób będziemy w Królestwie naszego Pana mogli otrzymać życie wieczne i doskonałość, o którą się staramy. Życzę braterstwu świadomych i w duchu pańskich nominacji, a w konsekwencji wyborów sług zborowych na chwałę Pana i dla naszego wspólnego dobra. I życzę, drodzy braterstwo, błogosławieństwa i rozwoju na podobieństwo Chrystusowe, bo tylko taki wyłącznie jest możliwy do przyjęcia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życząc tego wszystkiego, życzę braterstwu opieki i opatrzności pańskiej. I na tym kończę. Dziękuję bardzo. Amen. Dziękujemy.